Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych, zarówno na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, więc wszystkich widzów i słuchaczy witamy gorąco i serdecznie. Pragniemy powitać również naszych gości w studiu, a są nimi pani Anna Kołakowska, nauczycielka historii, najmłodszy więzień polityczny w czasach stanu wojennego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest z nami pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, autor kalendarza polskiego codziennego na łamach naszego dziennika. Szczęść Boże. Jest z nami Bart, dr Andrzej Kołakowski, twórca autorskich piosenek poświęconych żołnierzom wyklętym, powstańcom styczniowym i innym bohaterom walki o niepodległy byt państwa polskiego. Szczęść Boże Państwu. A temat naszego spotkania: powstanie styczniowe, traumatyczne doświadczenia ostatnich pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. Zanim przejdziemy do tematu, pana redaktora Piotra Szubarczyka prosimy, by wprowadził nas w kontekst tego wydarzenia, przybliżając nam pieśń Boże coś Polska. Ponieważ uznaliśmy, Ojcze, że dobrze byłoby na początku tej audycji wysłuchać Boże coś Polska, może należy się takie objaśnienie. Przypuszczam, że wielu naszych słuchaczy zna niezwykłą historię naszej narodowej pieśni, która kiedyś kandydowała do miana hymnu narodowego. I myślę, że taką rolę odgrywa, bo naród o takiej historii nigdy nie ma jednego hymnu. Jeden jest oficjalny, ma ich wiele. Otóż niezwykła jest ta historia, ponieważ pieśń Boże coś Polskę była pierwotnie napisana na cześć cara Rosji Aleksandra I, w pierwszą rocznicę Kongresu Wiedeńskiego w 1816 roku. Car był młody, bardzo otwarty. Wydawało się wielu naszym światłym rodakom, że to jest człowiek, który odmieni sytuację Polski. No niestety zaczął się potem starzeć i tradycja rosyjska, tradycja rosyjskiego samodzierżawia, despotyzmu, okrucieństwa wzięła górę. Ale wtedy wiązano z nim wielkie nadzieje. Alojzy Zeffeliński, zapomniany dzisiaj dramaturg, autor słynnej tragedii Barbara Radziwiłłówna. Jaka szkoda, że ten utwór dzisiaj został zapomniany, bo mówi nie mniej pięknie niż Kochanowskiego Odprawa posłów greckich o odpowiedzialności rządzących. Alojzy Zeffeliński napisał tę pieśń, jak powiedziałem, pochwalną. I oto co się dzieje. Wielki zawód, że jednak on nie był taki, jakim miał być. Przed powstaniem styczniowym wielkie manifestacje uliczne, zwłaszcza na krakowskim przedmieściu. Mój Boże, tyle mówimy w dwóch ostatnich latach o krakowskim przedmieściu. A to było miejsce niezwykłe, powiedziałbym miejsce mistyczne w tamtych czasach. Krakowskie przedmieście, plac zamkowy. Tam doszło do wielu demonstracji narodowych przed wybuchem powstania. Tam w jednej z demonstracji kozacy zamordowali na ulicy ponad 100 naszych rodaków. Tam umarło 5 demonstrantów podczas demonstracji studenckiej, którzy potem byli demonstracyjnie chowani. To było w marcu 1861 roku. I nagle Boże coś Polskę, ten hymn na cześć Aleksandra I, zamienia się w narodową pieśń polską, która nosiła wtedy tytuł Modlitwa za ojczyznę. Głównym autorem tej nowej wersji, tych nowych słów był Antoni Gorecki, przyjaciel Adama Mickiewicza. To ten Antoni Gorecki, którego Mickiewicz cytuje w trzeciej części Dziadów, kiedy opowiada tę piękną bajkę, alegorię przepiękną o tym, jak to diabeł chciał człowiekowi pomieszać szyki, kiedy Pan Bóg rozsypał ziarna na drodze człowieka, to wykopał kopytem dołek, wrzucił tam ziarna, napluł i zakopał, bo chciał ukryć przed człowiekiem, a w gruncie rzeczy okazało się, że zrobił to, czego człowiek by się nawet nie domyślił. Z tej pierwotnej pieśni, tej modlitwy za ojczyznę, Ojcze, bo dzisiaj śpiewamy trochę inne słowa, niektóre przetrwały. Chociaż, panie redaktorze, od wydarzeń na krakowskim przedmieściu, czy po katastrofie smoleńskiej, coraz bardziej odważnie mieszają się głosy. To jest niezwykłe. Ja mówię, że to jest miejsce mistyczne wręcz. I to miejsce wraca teraz do nas. Najbardziej mnie wzrusza z tej modlitwy za ojczyznę, która była śpiewana wtedy,
na krakowskim przedmieściu w latach 60., tuż przed powstaniem styczniowym, najbardziej mnie wzruszają te zwrotki, w których jest niezmierne, całkowite zaufanie Panu Bogu. Nawet to, że jesteśmy w niewoli, jest uznane za wyrok Boży, że widocznie musiały być powody, dla których cierpimy niewolę. Jest piękna suplikacja. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi i łez krwi naszej popłynęły rzeki. Jakże to musi być okropnie z tymi, którym ojczyznę zabierasz na wieki. Oddalaj od nas klęski, mordy, znoje. Okaż się ojcem nad dziećmi twoimi, którzy wyleli łez tysiące zdroje za matkę Polskę. O nią cię prosimy, przed twe ołtarze zanosim błaganie. I ta ostatnia cudna zwrotka. Jedno twe słowo, o wielki nasz Panie, zniszczyć i w prochy obrócić nas zdolne. A gdy zasłużym na twe ukaranie, obróć nas w prochy, ale prochy wolne. I to jest sama kwintesencja powstania styczniowego. Obróć nas w prochy, jeśli taki jest twój wyrok, Panie, ale w prochy wolne. Za chwileczkę wspólnie powstaniemy. Zaprosimy też tych, którzy mogą powstać, będąc przy radiobiornikach czy przed telewizorami, by odśpiewać te pieśni. Z tą uwagą, Ojcze, że na krakowskim przedmieściu śpiewało się Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. I na krakowskim przedmieściu i na mszach już za ojczyznę coraz częściej przebijają się te głosy Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Ta pieśń jest niezwykła, Ojczyznę wolną, pobłogosław, Panie. Bo ona oddaje nastroje w każdym pokoleniu. Ale jeszcze kilka słów, bo podczas śpiewu tej pieśni i podczas naszej audycji będziemy mogli na naszych ekranach widzieć rysunki Grottgera. Kilka słów o tych rysunkach, żeby od razu naszych słuchaczy i widzów wprowadzić w tematykę spotkania. Artur Grottger, myślę, że to jest postać znana każdemu rodakowi. Wielokrotnie wydawano jego albumy, nawet w okresie PRL-u. Obawiam się, Ojcze, że w okresie PRL-u bardziej był znany młodzieży niż dzisiaj. To jest bardzo smutne, bardzo przygnębiające. Artur Grottger, młody człowiek, umierał. Ileż on miał lat? 30 lat miał, kiedy umierał. A już był uznanym artystą, wybitnym artystą. Ja go nazywam fotografem powstania styczniowego. Jego rysunki są tak staranne. To jest poziom europejski. Tak wspaniale to robił na kartonach niewielkiego formatu, mniej więcej format oryginałów, które są w Budapeszcie w muzeum. Jest mniej więcej taki jak format tego albumu. Na kartonie czarna kredka, a kiedy chciał pokazać światło, bo to wszystko jest bieli, czerń, to światło robił białą kredką. I tymi dwiema kredkami wyrysował całe powstanie i wyrysował wszystkie te manifestacje narodowe w Warszawie, Warszawa 1, Warszawa 2, Polonia, Lituania, wojna, słynne cykle rysunków, kartonów Artura Grottgera. Jakże ja bym chciał, żeby one były powszechnie wykorzystywane dzisiaj także w szkołach, ale słyszę, że niestety tak nie jest. A zatem, drodzy Państwo, tutaj w studiu i przed radiodobiornikami, czy też przed telewizorami Telewizji Trwam, powstańmy, by wspólnie odśpiewać hymn, pieśń Boże, coś Polska. Otaczał nas.
Ojcze, jeszcze jedna uwaga. Chciałbym przypomnieć, zachował się dokument niezwykły. Proszę sobie wyobrazić, we wrześniu 1945 roku minister propagandy rządu komunistycznego, tak zwanego tymczasowego rządu, rozsyła okólnik do wszystkich powiatowych urzędów bezpieczeństwa UB. Funkcjonariusze UB mają chodzić do kościołów i zwrócić uwagę, że Polacy nie wiadomo dlaczego śpiewają w kościołach Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. I mają ubowcy spowodować, żeby śpiewali Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Bez komentarza. To zupełnie bez komentarza. Dokładnie to było 4 września 1945 roku, ten okólnik był wydany. Czyżby pan redaktor czekał na nowy okólnik taki? Kto wie, może doczekamy się podobnego. Powstanie styczniowe, traumatyczne doświadczenie ostatnich pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. Przed chwileczką wspólnie odśpiewaliśmy ten hymn, pieśń Boże coś Polskę. Mogliśmy przyglądać się wizerunkom Grottgera. A z nami jest Andrzej Kołakowski, bard. A jak to na barda przypada? Nie wiadomo, kiedy pojawia się idea, myśl, tekst w głowie, poszukiwanie dźwięków i po prostu powstają przepiękne ballady. Inspirowany tą pieśnią, Boże coś Polskę, pan Andrzej Kołakowski w ostatnich nocach stworzył utwór 1861, Krakowskie Przedmieście. Tak, tak. Tutaj chciałbym tylko dodać jeszcze, że Artur Grottger to taki
malarz, który można powiedzieć towarzyszy mi od dzieciństwa, bo mój dziadek dostał ten album, który tutaj przed chwilą Piotr pokazywał, w roku 58 jako dziecko często zaglądałem do niego, a jakiś czas temu zacząłem pisać cały cykl ballad inspirowanych malarstwem Artura Grottgera, bo tak sobie pomyślałem, że z artystą tym łączą mnie dwie rzeczy. I ja, i on, ja piszę, on malował rzeczy, których tak naprawdę nie widział. Artur Grottger chciał wziąć udział w powstaniu, niestety ze względu na stan zdrowia nie mógł. I właściwie to, on chyba najpiękniej wymalował powstanie styczniowe, znając je właściwie z opowieści. Ja właściwie inspirowany tymi obrazami, więc jakby też z opowieści artysty z XIX wieku, można powiedzieć, zacząłem tworzyć pieśni, a ta pieśń, którą zaśpiewam za chwilę, rzeczywiście ona jest inspirowana cyklem malarstwa Warszawa 1. Jest taki cykl obrazów Artura Grottgera, a szczególnie właśnie pieśnią Boże coś Polskę, bo nawet jak Państwo zresztą zorientujecie się, wykorzystane są tam fragmenty tego hymnu, można powiedzieć. Czyli jeszcze raz Andrzej Kołakowski, bard, twórca autorskich piosenek poświęconych żołnierzom wyklętym, powstańcom styczniowym, innym bohaterom walki o niepodległość naszej ojczyzny, o niepodległy byt państwa polskiego. Pierwszy utwór dziś wykonany i pierwsze wykonanie, można powiedzieć, jesteśmy świadkami prapremiery na antenie telewizji Trwam. To utwór 1861, Krakowskie Przedmieście. Posłuchajmy. Dziś nasze rozmowy niedokończone z naszymi gośćmi, czyli jest historycznie, jest muzycznie, a nade wszystko posługujemy się i towarzyszą nam rysunki Artura Grottgera, czyli też jesteśmy blisko sztuki. Szpędzą konie po warszawskim bruku, tłum się zgromadził i o Polsce śpiewa. Boże coś Polskę przez tak liczne wieki, osłoń go dzisiaj tarczą swej opieki. Powstaje z grobu na twe władne słowo, Polska wolności narodów chorąży. Zetrzyj z serc naszych żałobę wiekową i przed kozacką szarżą pozwól zdążyć. Twoja nas ręka do życia wezwała, więc twojej ręki gotowiśmy polec. Tylko nam pozwól powstać z upodlenia Twoją wolą, naszą połącz wolę. Niedawnoś wolność zabrał polskiej ziemi, ciężkie musiały być nasze przewiny, lecz dziś błagamy, przywróć ją do chwały. Ten jeden lament ku niebu wznosimy. Rusza z kościoła już procesja czarna, z pieśnią jak z bronią ku niebu wzniesioną. Daj nam powstrzymać dzikie hordy cara. Przywróć nam, Panie, wolność upragnioną. Idą na bitwę pieśnią umocnieni. Duch Polski staje naprzeciw konnicy. Ducha swojego racz nam zesłać, Panie, i ześlij pomoc Najświętszej Dziewicy. Obróć nas w prochy, jeśli taka wola. Jedno Twe słowo wskrzesi nas na nowo. Tylko nie pozwól nam w niewoli skonać, nie pozwól umrzeć z pochyloną głową.
nas w prochy, jeśli taka wola. Jedno Twe słowo wskrzesić przecież może, tylko nie pozwól nam w niewoli skonać, tylko od hańby zachowaj nas, Boże. Tylko od hańby zachowaj nas, Boże. Andrzej Kołakowski w pieśni 1861, krakowskie przedmieście, prapremiera, pierwsze wykonanie publiczne i to na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Jakie były cele powstania styczniowego, bo to jest główny temat naszego spotkania. Pan Andrzej Kołakowski i nasi goście, czyli pan Piotr Szubarczyk i pani Anna Kołakowska. Myślę, że tym celem najważniejszym było odzyskanie niepodległości i o tym bardzo często zapominamy. Znajdujemy różne przyczyny bezpośrednie wybuchu powstania, no oczywiście były takie przyczyny. Niemniej jednak pragnienie odzyskania wolnej, niepodległej Polski to była ta pierwsza idea i pierwszy cel wszystkich powstań, które wybuchały w naszej ojczyźnie. Ale też tracąc niepodległość, Polacy utracili podmiotowość, coś, co towarzyszyło Polakom od właściwie początków państwa polskiego. Nie tylko szlachta miała podmiotowość w państwie polskim, ale przecież mieszczanie również mieli tą podmiotowość. Mieli szereg praw w obrębie miast i szereg przywilejów. Car Aleksander II powiedział kiedyś, że majętnym jest ten, do kogo car mówi i to tylko w tym momencie, kiedy on mówi do niego. No to Polakom się w głowie nie mogło mieścić. To nie tylko nie licowało z pojęciem godności Polaka i wolności, ale to w ogóle nie mieściło się w kategoriach myślenia o sobie samym, jeżeli myślimy czy o szlachcie, czy o mieszczanach. Przede wszystkim, no drugi ten czynnik bardzo istotny, że życie pod zaborami było niezwykle represyjne dla Polaków. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że to jest sytuacja sprzed powstania listopadowego, a przecież przyczyny wybuchu były bardzo podobne, że z kościoła od bazylianów wyprowadzają 14-letniego chłopca okutego w kajdany. Patrz na to tłum ludzi, patrz na to jego matka. Ten chłopiec ma 14 lat, napisał wiersz, napisał list prosząc o to, żeby uwolniono z więzienia jego nauczyciela, żeby można było uczyć się po polsku, żeby można było swobodnie wypowiadać się. Drugi chłopiec ma zaledwie 18 lat, też jest okuty w kajdany. Dwa wyroki śmierci na tych dwóch chłopców, zamienione potem na katorgę 10-letnią i na służbę w carskim wojsku dożywotnią. Co czują ludzie w tej sytuacji, prawda? Co czuje matka tego chłopca? Ja jako matka byłabym pierwszą rzeczniczką wybuchu powstania w takiej sytuacji, patrząc na swoje dziecko. Proszę Państwa, no my musimy zdawać sobie sprawę, że w okresie międzypowstaniowym Polacy w Królestwie Polskim, jeśli otwierali gazetę, to widzieli szereg wyroków każdego dnia. 80 osób tygodniowo było aresztowanych w Królestwie Polskim. Ale oprócz tego pamiętajmy, że nie tylko zsyłki, nie tylko katorga i nie tylko wyroki śmierci, które zapadały i to dosyć często zapadały te wyroki śmierci, ale przede wszystkim inne represje. Choćby właśnie ta branka do carskiego wojska. Po powstaniu listopadowym, w tym okresie kilku lat po powstaniu, do carskiego wojska zostało pobranych 200 tysięcy osób. A były to przecież nie chłopi, ale głównie mieszczanie i szlachta, osoby najbardziej zaangażowane. Ta branka do wojska zawsze miała rozbite środowiska spiskowe, środowiska, które niosły tego ducha narodu. I te wojsko carskie, no przecież to była armia, służba najpierw 25-letnia, potem w 1934 roku zmniejszona do 15 lat. No ale jeśli chłopiec ma lat 20, to jeśli wróci z tej armii, będzie miał co najmniej 35 lat, tak? W tamtych czasach no to już nie był młody człowiek. Tylko też pamiętajmy o tym, że z tej armii carskiej wracało tylko 5% tych ludzi. Byli to ludzie zniszczeni na zdrowiu. Byli to inwalidzi. Po 15 latach, jeśli mieli do czegokolwiek wracać, wracało tylko 5% Polaków. Dlaczego wracali? Dlatego, że to są bardzo trudne sytuacje dla tych żołnierzy. Rosja kolonizuje Azję, dziką Azję. Azję, gdzie ciągle toczą się wojny. Rosja ciągle prowadzi wojny właściwie na różnych frontach. W armii
polskiej, zanim polskie państwo upadło, nigdy nie stosowano kar cielesnych, bo można by powiedzieć, upraszczając to, że była to armia obywatelska, armia szlachecka. Każdy był tam równy. Nie tylko oficer, ale i szeregowy żołnierz. Nie znano w polskim wojsku kar cielesnych. W armii rosyjskiej były one stosowane notorycznie w sposób niezwykle okrutny. Była kara kijów. Za chwilę przeczytam taką właśnie relację, fragment listu, który opisuje taką egzekucję. Była też kara knuta, czyli rzemiennym takim batem uderzano tak, że skóra przecinana była do kości, wyrywała kawałki mięsa. Takiej karze podlegali Polacy, ci, którzy byli za karę kierowani do wojska, bo przecież też część Polaków była kierowana do rot aresztanckich, ale nawet, prawdę powiedziawszy, nie tylko roty aresztanckie, bo wszystkie inne formacje to były formacje bardzo, bardzo ciężkie. I proszę Państwa, i właśnie opis takiej kary na oficerach polskich, którzy oczywiście byli zdegradowani, ponieważ Polaków pozbawiano stopni oficerskich. Bardzo często była taka sytuacja, że w ogóle nie mieli możliwości awansu na stopnie oficerskie, ale tak jak powiedziałam, w rosyjskim wojsku i oficer tego wojska niewiele znaczył. Kara mogła być 1000 kijów, mogła być także 6000 kijów. Przepraszam bardzo. Proszę od razu powiedzieć na podstawie jakiej publikacji. Na podstawie książki Mieczysław Wieliczko, Jenictwo wojenne Polaków w Rosji. I proszę Państwa, tutaj akurat za próbę ucieczki żołnierze właśnie nie z zesłania, ale z tej armii carskiej zostali skazani na 6000 kijów. Dzień egzekucji, 7 marca 1837 roku, był mroźny. Na placu za miastem, zasypanym śniegiem, ustawiono 3 bataliony żołnierzy uzbrojony w grube i długie kije. Szokalskiego pierwszego prowadzili w ulicę żołnierzy. Był jak wszyscy jego koledzy, obnażony i przywiązane miał ręce do kolby karabina, za który kilku podoficerów ciągnęło, gdy z obu stron sypały się razy kijów i sypały się ze złością i z zawziętością. O jakiej dzieje nie wspominają. Za nim szedł ksiądz sierociński, a za tym 12 innych. Kije porywały ich na kawałki. Przy każdym delikwencie znajduje się zwykle doktor wojskowy, który trzeźwi zemdlałego i daje opinię o jego siłach. Wkrótce, bo w pół godziny po egzekucji, umarł w najokropniejszych cierpieniach Dużyński. Za nim zaraz sierociński i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, bardzo często było tak, że w tym szeregu żołnierzy, którzy mieli wykonywać egzekucję, byli też Polacy zmuszani do tego. Ale relacje potwierdzają to, że Polacy starali się po prostu nie bić. Starali się, musieli bić oczywiście, bo sami znaleźliby się wśród tych skazanych, ale udawali, markowali. Ale jakie to było przeżycie dla Polaków, kiedy musieli po prostu wykonywać egzekucję. A jakie musiało być przeżycie dla polskich żołnierzy skierowanych do Azji, kiedy musieli tłumić powstania narodowo-wyzwoleńcze, choćby górali kaukaskich, prawda? Sami przecież walczyli o wolność, sami rozumieli, czym jest to pragnienie wolności i stawali w takiej sytuacji. Oni przecież nie mogli chcieć iść do takiego wojska. I mam tu właśnie też opis taki dramatyczny tego listu, o którym mówiłam. Krzyk, jęk, strzały obijały się o uszy. To chodzi o pacyfikację kaukaskiej wioski. Krzyk, jęk, strzały obijały się o uszy każdego. Wszystkich strach paniczny opanował. Myślałem, że to już koniec świata. Kule, granaty, kartacze drżgocą ściany sakieł. Strwożeni budzą się mieszkańcy. Nim z bronią na koniu wybiegli, już kozacy do środka zagrody wlecieli. Piechota ału otoczyła. Widzieli zgubę górale. Każdy rzucił się wściekle jak tygrys. Sam ginął z rozpaczy, ale nie ginął daremnie, jeżeli nie więcej jednego przed sobą położył. Ścięły się zajadle obie strony. Kobiety dotychczas w odwodzie wzięły się już do broni. Biegła przez dziedziniec rzadka u Czerkiesów piękność, śliczna blondyneczka, ale nie dobiegła. Złapie ją doniec za włosy, długie, gęste, piękne i z nią do szeregów podsfałował. Proszę Państwa, no przecież to są te same sceny, które u nas się działy w czasie powstania, prawda? Ci ludzie naprawdę mieli powody, żeby nie chcieć iść do tej carskiej armii. Tak samo jak, no i proszę Państwa, i teraz w 56 roku car ogłasza amnestię. W międzyczasie wracają ci, którzy służyli, niewielu ich wraca w tej carskiej armii. Wracają ci, którzy przeżyli oczywiście zesłanie, przeżyli katorgę. Przecież kara katorgi bardzo często łączyła się z przykuciem do taczki, łańcuchami. Łączyła się z pobytem na przykład 3 lata w kopalni, bez wychodzenia na światło dzienne. Oni przynosili te wiadomości, te informacje, przynosili te swoje traumatyczne, straszne przeżycia i one trafiały do młodzieży. Do młodzieży, która
była przecież żyła legendą swoich dziadków i swoich ojców. Były jeszcze inne sytuacje, które nie pozwalały, takie bardzo właśnie osobiste, a mianowicie Padlewski, przywódca powstania, ten, który wydał, Zygmunt Padlewski, rozkaz o wybuchu powstania, był synem Wacława Padlewskiego, też powstańca, powstańca listopadowego. W powstaniu listopadowym Wacław miał 14 lat, natomiast oczywiście, no i brał udział w tym powstaniu, oczywiście bardzo czynnie był zaangażowany. Kiedy już był dojrzałym mężczyzną w roku bodajże 1839, jego matka, czyli babka Zygmunta, matka Wacława, została zamordowana przez kozaków, ale w jaki sposób? Wacława kozacy przywiązali do drzewa, matkę zabili na jego oczach batogami. Czy ci ludzie nie mieli osobistych motywacji do tego, żeby upomnieć się o godność, o wolność? Oczywiście, że mieli takie motywacje. Do tego były jeszcze inne czynniki, oprócz tych osobistych przeżyć, oprócz pragnienia wolności, niepodległości, że Europa, państwa europejskie upominały się o Polskę, bardzo głośno mówiły, kiedy wybuchły demonstracje, kiedy nastały demonstracje w Warszawie, to rządy państw europejskich pisały depesze do cara, żeby zakończył tą rzeź, żeby nadał Polsce to najmniej taką autonomię, jaka była w roku 1815. Czyli Polacy mieli świadomość, że to wsparcie Europy Zachodniej istnieje i że jest nadzieja na wsparcie realne, prawda? I tych czynników było na pewno bardzo, bardzo dużo. A przy tym, tak jak mówię, no każde pokolenie pragnie wolności. Ja może na koniec tej mojej dłuższej wypowiedzi przytoczę fragment wspomnień Józefa Piłsudskiego, który mówił o tym, jak wyglądało jego dzieciństwo. Kolejne pokolenie, które potem po latach upomina się o wolną Polskę, wiedzione oczywiście legendą powstańczą. Wspominał, że jego dzieciństwo wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby nie jeden zgrzyt. Zgrzyt, z który sępił czoło ojca, wyciskał łzę z oczu matki i głęboko się wrażał w mózgi dziecięce. Tym zgrzytem było świeże wspomnienie o klęsce 1863 roku. Wszystkie zaś marzenia moje koncentrowały się wówczas, jak pisze Piłsudski, koło powstania i walki orężnej z Moskalami, których z całej duszy nienawidziłem, uważając z nich każdego za łajdaka i złodzieja. I dalej wspomina o tym, że matka nieprzejednana patriotka nie starała się nawet ukrywać przed nami bólu i zawodów z powodu powstania, owszem, wychowywała nas, robiąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. Pani Anna Kołakowska, jeszcze tak dla uściślenia, to drugie świadectwo z jakiej książki? To drugie, to piękna książka, polecam, bardzo wartościowa, Wiktorii Śliwowskiej, Ucieczki z Sybiru. Dziękujemy. Jeszcze w tym temacie o celach powstania styczniowego pan Piotr Szubarczyk. Ania skoncentrowała się na niedoli młodych żołnierzy, na tym, że każda branka, każdy pobór do wojska to było traumatyczne przeżycie. I bardzo słusznie, ponieważ nawet w manifeście rządu narodowego, tym słynnym manifeście, który rozpoczynał powstanie 22 stycznia 1863 roku, też od tego się zaczyna. Od młodzieży, która jest zabrana. Ja sobie pozwolę, ojcze, na taką analogię w kalendarzu polskim codziennym. Powstanie styczniowe rozpoczynało się po zakończeniu stanu wojennego w Królestwie Polskim. Solidarność niknęła na skutek stanu wojennego. Powstanie styczniowe rozpoczynało się od branki, można by powiedzieć, współczesnym językiem, od internowania młodych ludzi, których podejrzewano, że mogą pójść do powstania. Listę tych internowanych młodych Polaków w 1863 roku przygotowali współpracownicy margrabiego Wielopolskiego. Kto przygotował listę internowanych w 1881? Czyi współpracownicy? Przypominać nie trzeba. Ale oczywiście w tym manifestie rządu narodowego była mowa nie tylko o wojsku. Naturalnie, że do tego powstanie się nie ograniczało. To jest jeden z najpiękniejszych polskich tekstów, jeśli chodzi o naszą literaturę polityczną. Po strasznej hańbie niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku, rząd narodowy, obecnie jedyny legalny rząd twój, wzywa cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które ci da i przez imię Boga na niebie dać przysięga, bo wie,
że ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem i olbrzymem. Tak, ty wolność twoją, niepodległość twoją zdobędziesz wielkością takiego męstwa, świętością takich ofiar, jakich lud żaden nie napisał jeszcze. Powstającej ojczyźnie twojej dasz bez żalu w swoje słabości i wahania, wszystką krew, życie i mienie, jakich od ciebie potrzebuje. W zamian rząd narodowy przyrzeka ci, że siły dzielności twojej nie zmarnuje. Były konkretne cele społeczne powstania styczniowego. Przede wszystkim kwestia włościańska, pragnienie uwłaszczenia chłopów, włościan. Ale były też inne cele, które wynikały z pięknych, demokratycznych tradycji, konstytucji 3 maja, z tych ideałów, które przyświecały Polakom w okresie, kiedy współpracowali z Napoleonem Wielkim i w okresie powstania listopadowego. Dalej w tym manifestie pisze się bowiem: w pierwszym zaraz dniu wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, rząd narodowy ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju. Nie mogło być piękniejszej i prostszej deklaracji. Ziemia, którą lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkowo jego własnością, dziedzictwem wieczystym. Właściciele poszkodowani wynagrodzeni będą z ogólnych funduszów państwa. Wszyscy zaś komornicy i wyrobnicy wstępujący w szeregi obrońców kraju lub w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały, rodziny ich otrzymają z dóbr narodowych dział bronionej od wrogów ziemi. Jest braterstwo, jest duch demokratyczny w najszlachetniejszym rozumieniu słowa demokratyczny. A na koniec tego manifestu, ojcze, jest coś, co brzmi w polskich uszach najpiękniej, ponieważ jest wspaniałomyślność, jest nawiązanie do słynnego hasła Joachima Lelewela, wypisywanego na sztandarach powstania listopadowego, że walczymy za co? Za wolność naszą i waszą. Najczęściej słyszę, jak ktoś cytuje, za wolność waszą i naszą, bo jesteśmy bardzo rycerscy. Nie, Lelewel pisał za wolność naszą najpierw, ale także waszą. I w tym manifestie są słowa skierowane do Moskali, do poddanych cara. Odzywamy się do ciebie, narodzie moskiewski. Tradycyjnym hasłem naszym jest wolność i braterstwo ludów. Dlatego przebaczamy ci nawet mord naszej ojczyzny, nawet krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic Warszawy i tortury lochów Cytadeli. Przebaczamy ci, bo i ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony. Trupy twoich dzieci kołyszą się na szubienicach carskich. Prorocy twoi marzną na śniegach Sybiru. Ale jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętych pragnień dla przyszłości, jeżeli w zapasach z nami dasz poparcie tyranowi, który zabija nas, a depcze po tobie, biada ci, bo w obliczu Boga i świata całego przeklniemy cię za hańbę wiecznego poddaństwa i mękę wiecznej niewoli. To jest, ojcze, polski duch. Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. My, Polacy, traktowaliśmy zawsze niepodległość kraju i wolność osobistą jako dar Boży dla człowieka. A skoro jest to dar Boży, to obowiązkiem religijnym, nie tylko narodowym, jest bronić tego daru. I to w tym manifestie jest bodaj najpiękniejsze. Ten manifest rzeczywiście jest nie tylko wymowny, ale ukazuje ducha naszego narodu i tych wszystkich, którzy ten naród tworzyli, chociaż wiemy, że nie brak sceptyków każdego powstania, nie tylko powstania styczniowego, ale innych powstań. Boże ojcze, w tej chwili pytają... w internecie robi furorę tekst XIX-wieczny pana Stanisława Didier, takiego typowego konserwatysty z tej krakowskiej szkoły konserwatywnej. Jeden z naszych poetów XIX-wiecznych pisał o tej krakowskiej szkole,
wiersz, który się kończył takimi słowami: a Kościuszko to był wariat, co buntował proletariat. To jest istota sprawy. Smutne jest to, że wielu młodych ludzi czyta pana Didier po latach i się tym emocjonuje. Jakby tak pana Didier poważnie traktować, to by się nagle okazało, że powstanie styczniowe wywołali Żydzi. To jest kompletny idiotyzm. Trzeba powiedzieć, że naród żydowski nie zawsze towarzyszył nam w walce o niepodległy byt państwa. Jeśli były konflikty polsko-żydowskie, to one często wynikały albo z obojętności Żydów w trudnych dla nas chwilach, albo wręcz z ich niechętnej postawy. Tak było na przykład w 20 roku, tak było w czasach Konfederacji Barskiej. Ale znowu powstanie styczniowe daje piękne dowody solidarności. Kiedy arcybiskup Feliński kazał zamknąć świątynię po tych wszystkich gwałtach, po zabiciu wielu wiernych w świątyniach przez sołdatów rosyjskich, co robią rabini żydowscy? Na znak solidarności zamykają warszawskie synagogi. Kiedy jest pogrzeb 5 poległych 2 marca 1861 roku, co się dzieje? Jest taki obraz przepiękny, który pokazuje duchownych odprowadzających tych 5 poległych na cmentarz powązkowski. Tam jest nasz ksiądz katolicki, tam jest ewangelicki duchowny i tam jest rabin żydowski. Takiej solidarności pięknej wszystkich tych, którzy byli kiedyś obywatelami Rzeczypospolitej, którzy pamiętali ducha wolności Rzeczypospolitej i w konfrontacji z tą rzeczywistością rosyjską, tyrańską, despotyczną, nie chcieli się z tym pogodzić. Takiej pięknej solidarności, jak w tym okresie poprzedzającym powstanie styczniowe, różnych ludzi, różnych narodowości składających się na Rzeczpospolitą, trudno byłoby szukać w całej naszej historii. Chociaż już pani Anna powiedziała nam na początku, że były szanse na wsparcie Zachodu dla powstania styczniowego, to czy rzeczywiście od początku pozbawione ono było szans i było niepotrzebnym przelewaniem polskiej krwi? Ono było przede wszystkim fenomenem, ponieważ trwało 450 dni. Jest to najdłuższe polskie powstanie, potężne. Sprowadzono ogromną ilość broni z zagranicy. Przede wszystkim jeszcze przed powstaniem, od roku bodajże 1861 w Genui, funkcjonowała polska szkoła, która przygotowała przyszłe kadry tego powstania. Ta szkoła była wspierana przecież przez rząd włoski, a jednocześnie czy Polacy mieli prawo myśleć, że nie ma szans, skoro inne narody takie szanse miały w tym czasie? Budziły się narody Europy nieco wcześniej, uzyskiwały prawa swoje, uzyskiwały autonomię, więc no, Polacy mieli prawo sądzić, że ich przecież nie minie ta szansa dziejowa, która trafiła się Węgrom, gdzie również w Niemczech są pewne koncesje ze strony króla pruskiego na rzecz społeczeństwa, więc wydawało się, że i my mamy taką szansę. Ale z drugiej strony ja postawiłabym, no więc myślę, że po prostu, że przecież to nie byli szaleńcy, tak? To byli ludzie, którzy potrafili sobie świetnie radzić w życiu bez pomocy państwa. Potrafili siebie wspierać, przecież nie żyli na garnuszku państwa. Troszczyli się o swoje rodziny, byli całkowicie niezależni, mieli wielkie doświadczenie walki powstańczej, walki zbrojnej i walki różnego rodzaju działań spiskowych, bo one w Polsce nigdy nie zostały zawieszone, prawda? One się toczyły cały czas, więc byli to ludzie z dużym doświadczeniem. Że było mało broni w kraju? Owszem, było mało broni w kraju, no ale trzeba sobie dać taką szansę i trzeba mieć nadzieję. Ale ja bym postawiła trochę inaczej pytanie dla tych wszystkich sceptyków. Jakie wyjście mieli młodzi ludzie, 18-20-letni, którzy byli na imiennej liście tej poborowej do Wojska Carskiego? I teraz tak, mogli iść jedynie do Wojska Carskiego, tak? Pewnie też na pewną śmierć. Raczej na pewną śmierć. Jedna wojna rosyjsko-turecka się skończyła, szykowała się kolejna wojna rosyjsko-turecka. W Azji być może mogła wybuchnąć wojna rosyjsko-angielska o te tereny, które tam Rosja kolonizowała, prawda? Przy tym ta właśnie bardzo opresyjna służba, więc mogli ewentualnie spróbować uciec za granicę, co było karane śmiercią w tym czasie, taka ucieczka za granicę. Na dodatek, chociaż cesarz
robił pewne ukłony w stronę Polaków, to jednak w tym czasie wielu spiskowców schwytanych we Francji było oddawanych w ręce carskie, czyli ta emigracja też nie dawała gwarancji, że jednak uda im się uratować wolność, prawda? I teraz branka była zapowiedziana w październiku. 14 stycznia już młodzież ucieka po prostu do lasu, bo powstanie nie miało wybuchnąć 22 stycznia, tylko miało wybuchnąć w kwietniu. No ale młodzież co ma zrobić? Ma czekać, aż przyjdą sołdaty do nich. Z samej Warszawy na listach było 1900 młodych chłopców, tak? Więc oni uciekają do lasów, kryją się po lasach. W sumie 12 tysięcy ludzi było, tak, na tych listach. Na tych listach, tak. Od chyba 10 do 12 tysięcy się szacuje, że było. I oni chronią się w lasach. W lasach Parczewskich, w lasach Sieradzkich, w Puszczy Kampinoskiej. Tam nie jest 30-40 chłopców. Tam jest ich znacznie ponad 1000 w samej Puszczy Kampinoskiej, tak? W lasach Sieradzkich około 400 chłopców. Więc trzeba ten żywioł ludzki, tych chłopców, jakoś zorganizować. Oni są gotowi do walki o swoją wolność również. Nie tylko o ojczyznę, bo to jest dla nich najważniejsza sprawa, wolna ojczyzna, ale także o swoją. I właściwie oni nie mieli żadnego wyboru i oni postąpili tak po prostu, jak im mówiło nie tylko sumienie, które wzywało ich do walki do ojczyzny, ale po prostu zdrowy rozsądek, uciec przed tą branką. Więc jakby ci wszyscy sceptycy, no dobrze, żeby powiedzieli, co ci chłopcy mieli zrobić i właściwie jak miało się potoczyć ich dalsze losy. Więc ja myślę, że nikt nie może przewidzieć, czy szanse takie były, czy nie. Są różne okoliczności, które składają się na pewien postęp w takich właśnie działaniach zbrojnych, czy działaniach politycznych. W czasie powstania oczywiście nastąpił konflikt, bo bardzo istotną sprawą jest konflikt między Rosją a Prusami, który narastał. Ale kiedy wybuchło powstanie, Rosja i Prusy porozumiały się, nawet jeżeli chodzi o przekraczanie granicy w pościgu za powstańcami, ale wcześniej był wyraźny konflikt między tymi państwami. Francja wystąpiła w czasie powstania, już kiedy powstanie wybuchło, przeciwko Prusom i Rosji, więc tworzy się, to samo Anglia, tworzy się konflikt europejski, więc jakieś to były przesłanki, które dawały nam te nadzieje na sukces. Tu trzeba jeszcze spojrzeć chyba na to, co jest miarą sukcesu, bo można skupiać się na, tak po kupiecku wyliczać te szanse zwycięstwa, ale jest taka piękna sentencja, że miarą walki, walkę, sens walki mierzy się nie szansami na zwycięstwo, tylko wartością sprawy, o jaką się walczy. I wydaje mi się, że ci chłopcy to dokładnie rozumieli. Poza tym tutaj ostatnio warto tutaj dodam jeszcze to do wypowiedzi tej Ani, że ustalenia ostatnie profesora Andrzeja Nowaka. On przytacza taką statystykę z województwa piotrkowskiego. 11 tysięcy młodych ludzi, którzy zostali wzięci w sołdaty, powróciło 498. Jako inwalidzi, jako ludzie całkowicie zniszczeni, więc właściwie tutaj pytanie można było postawić takie, czy walczyć o Polskę, czy walczyć o niepodległość Polski, czy iść do wojska i wykrwawiać się w imię imperialnej Rosji, bo to też jest problem jakiś, który trzeba zauważyć. Ponieważ ten wątek wojskowy wraca ponownie w naszej rozmowie, to chciałbym przypomnieć takie ustalenie historyków znacznie już starsze, pewne. Otóż tylko w czasach panowania Aleksandra II umierało w wojsku corocznie około 40 tysięcy młodych ludzi. Nie ginęli w walce, umierali w wojsku na skutek nieludzkich, zwierzęcych prawie warunków życia. Tam nie było żadnych koszarów, były lepianki. Obliczono precyzyjnie, że w czasach Aleksandra II umarło w służbie w wojsku rosyjskim ponad 1 000 000 młodych ludzi. Ja kiedy myślę o tym milionie zmarłych młodych ludzi, to sobie zawsze przypominam roszczenia historyków rosyjskich, te współczesne, którzy opowiadają nam bajki o tym, że rzekomo bolszewicy w niewoli polskiej po 20 roku byli w takich warunkach, żyli w takich warunkach, że państwo polskie ich uśmierciło i w domyśle po cichutku się mówi, że no trzeba zrozumieć Katyń, bo to w pewnym sensie był odwet za tamto. Ale ktoś obliczył, że w czasie, kiedy ci bolszewicy umierali w polskiej niewoli, w czasach grypy hiszpanki, w czasach wszystkich możliwych
epidemii, które przyniosła I wojna światowa, w tym czasie liczba zmarłych soldatów bolszewickich w regularnej armii bolszewickiej była wyższa niż w tej polskiej niewoli. A ja dodałabym jeszcze, że w czasie powstania Polacy zakupili 200 tysięcy karabinów. To jest ogromna liczba, bo 200 tysięcy mniej więcej partyzantów przewinęło się przez lasy w czasie całego powstania. Ale to było możliwe dzięki ogromnemu wsparciu ludności Europy Zachodniej. Również rządów tych państw, które przymykało oko. Polacy nawet wynajęli okręt w Anglii, który miał przez Gdańsk dostarczyć broń do powstania. Więc te środki brały się od mieszkańców Europy Zachodniej, więc choćby ta solidarność mieszkańców ludów Europy Zachodniej, również tych państw, mogła jednak dawać nadzieję. Ale ja nie powiedziałabym, że powstanie było przegrane, bo przecież my nie możemy mierzyć losów narodu na przestrzeni roku, 10 czy 20 lat, prawda? No, Józef Piłsudski, Legiony inspirowały się właśnie powstaniem. Piłsudski bardzo dokładnie studiował powstanie. W pewnym sensie był jego krytykiem. W wielu sprawach się zachwycał tym powstaniem. To pewnie będziemy mówili jeszcze w audycji radiowej o tym. Ale ani cała myśl wojskowa komendanta dokładnie Piłsudskiego pochodziła z dokładnej analizy powstania styczniowego. Tak. Jeśli chodzi o historię wojskową powstania styczniowego, to Józef Piłsudski był absolutnie tu ekspertem. Napisał bardzo ważną rozprawę na ten temat. Do tej rozprawy sięgali nasi oficerowie dyplomowani jeszcze w czasie okupacji, proszę sobie wyobrazić. Jego taktyka, jego pierwsza kadrowa, jego strategia w czasie I wojny światowej wynikała z dokładnej analizy błędów czy zaniechań, jakie nastąpiły w czasie powstania styczniowego. Ale bardzo ważną rzecz, kiedy jechaliśmy tu w samochodzie, rozmawialiśmy o tym, bo około 15% powstańców stanowili chłopi. No i Andrzej właśnie taką bardzo ważną myśl wtedy powiedział na temat chłopów, istotną. I to też jest jakby, to powinno być przyczynkiem do tych rozważań, czy powstanie było udane, czy nie. Myślę, że Andrzej to najlepiej powtórzył. Czy to nawiązuje do tego manifestu styczniowego? To jest myśl nie moja, to jest myśl zasłyszana na konferencji Krucjaty Różańcowej. Ale bo wybiegamy znacznie w przyszłość. Otóż w okresie powstania styczniowego szlachta podzieliła się z chłopami swoim majątkiem, swoją własnością. Oni jakby poczuli, przyjęli tą warstwę jakby do tej rodziny narodu szlacheckiego, oddając swoje własne dobra. Car jakby nie mógł dać już mniej. On chcąc kupić chłopów, nie mógł dać im mniej. Ale efekt był jaki przyszłościowy? Zmieniło się pojęcie narodu, Andrzej. Ojcze, pamiętamy zakończenie powieści Lizy Orzeszkowej nad Niemnem. Justyna wychodzi za mąż za chłopa Janka Bohaterowicza. Szlachta upadła, chłopska. Jest ten duch demokratyczny. To pojęcie narodu dzieci Benedykta Korczyńskiego, który jest pełen niepokoju, który jest pełen obaw o to, co dalej będzie z majątkiem, bo on też walczy o utrzymanie tego majątku w swoich polskich rękach. Ale jest ten duch demokratyczny i jego dzieci, co się dzieje z jego dziećmi? Idą do tego prostego ludu. To było piękne. Ten duch demokratyczny powstania styczniowego i nowe pojęcie narodu nieograniczone do szlachty, to jest piękne, to jest niezwykłe. A przecież jeszcze powiedzmy, że pokolenie Armii Krajowej, na czym się wychowało? Ale oczywiście. Natomiast ja chciałbym do tego praktycznego wymiaru jeszcze wrócić. Otóż polscy chłopi zostają właszczeni. I kiedy w 20 roku bolszewicy idą z hasłami ziemia dla chłopów, to polski chłop, to jest dla niego abstrakcja, bo ziemię to już mu dawno dał polski szlachcic. I podzielił się z nim tą ziemią. I polski chłop rusza w jednym szeregu z dziećmi polskiego szlachcica do walki z bolszewią, która niesie wyzwolenie, w cudzysłowie, robotnikom i chłopom. A bolszewicy są zdumieni i wściekli. Dlaczego ten lud polski nie idzie z nimi przeciwko panom krwiopijcom? Nasi radiosłuchacze i telewidzowie też już zapewne zapalili się, jak nasi goście w studiu, do dyskusji, więc gorąco państwa zapraszamy do telefonicznego udziału. Za chwileczkę wysłuchamy też utworu w wykonaniu pana Andrzeja Kołakowskiego. Rozdzielą nas kruki i wrony. Dlaczego ten utwór dziś? To też poprosimy o krótki komentarz i wstęp pana Andrzeja. A my zapraszamy państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 657 00 11 lub 657 00 12 to telefon dla widzów i słuchaczy Polski Północnej, Polski Południowej.
dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 011 48 to ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, z Europy 48 56 657 00 13 lub 00 14 i sieć telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa telefony. Panie Andrzeju. Otóż po tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, ten utwór może wzbudzić zdziwienie, bo utwór jest inspirowany obrazem Ludzie czy Szakale. Przypomnę Państwu, że to obraz, który pokazuje chłopów obdzierających poległych powstańców z ubrań. Przypomnę, że w cyklu malarstwa Grodgera jest również obraz Szlachta i chłop. Artur Grodger namalował ten obraz, żeby pokazać różne oblicza wojny. I chcąc pokazać demoralizację, postanowił pokazać skrajne przykłady osób, które również, można powiedzieć, żerowały na wojnie. Ja tak widzę tą metaforę, że są, zawsze znajdą się ludzie, którzy powstanie, walkę będą traktować merkantylnie i to jest ta demoralizacja, która gdzieś tam się przy sprawie narodowej pojawia. A potem to samo robił Stefan Żeromski, który był specjalistą od czego? Od rozdrapywania ran narodowych, ale po co? Żeby nie zarosły błoną podłości. Żeby nie zabliźniły się błoną podłości. No to jest ten szlachetny duch. Ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest proces, który trwa, że ten ciemny chłop, analfabeta, nie ma tej świadomości. On dopiero zmierza ku tej obywatelskości. Zmierza dzięki takim szlachetnym ludziom, jak syn Benedykta Korczyńskiego, pokazany przez w powieści właśnie tej Nad Niemnem. Drodzy Państwo, nasz temat to powstanie styczniowe, traumatyczne doświadczenia ostatnich pokoleń Polaków żyjących pod zaborami, chociaż te doświadczenia były traumatyczne. To już z naszej debaty i rozmowy wynika, że wypływały z potężnej miłości do ojczyzny i budowały ducha naszego narodu. Teraz rozdzielą nas kruki i wrony w wykonaniu pana Andrzeja Kołakowskiego i oczekujemy na Państwa telefony. Zabierz spodnie, zedrzyj buty, szable wyrzuć w kąt, bo za spodnie srebrny talar, a za szable sąd. Niepotrzebny chłopu kirys, ale złoty ząb. Trzos jest pusty, baby z rzędzą, a w chałupach ziąb. A jeżeli się poszczęści, to przy pasie trzos znajdzie pełny i zupełnie się odmieni los. Im już teraz wszystko jedno, ich już zabrał Bóg. A on koniom owsa kupi i naprawi pług. Idź spokojnie, patrz przed siebie, nie oglądaj się. Nie patrz w oczy bohatera, bo miał serce lwie. W oczach czasem okruch duszy pozostawił ślad. Wtedy serce ci podpowie, że to przecież brat. Że choć żołnierz z raną w boku leży tu bez sił, przetrwa w pieśniach i legendach, będzie wiecznie żył. Choć mu Moskal duszę wydarł, przeszedł śmierci próg. Ma podobną w boku ranę, jak w kościele Bóg. Księżyc srebrzył nagie ciała, z których dusze uleciały. Armia przeszła, zapomniała, Ruscy zebrać ciał nie dali. A wieczorem kruki wrony rozdrapały świeże rany. Rosa hańby nie obmyła, więc odeszli przed świtaniem. A wieczorem kruki wrony rozdrapały świeże rany. Rosa hańby nie obmyła, więc odeszli przed świtaniem. Pili w szynkach dwa tygodnie, obmywali trąd. Po dawnemu baby z rzędzą, a w chałupach ziąb. Po dawnemu w tępych gębach
wypalone hańby piętno. Więc gdy będzie nowa bitwa, jak robactwo się wylęgną, po dawnemu w tępych gębach wypalone hańby piętno. Więc gdy będzie nowa bitwa, jak robactwo się zakłębią. Rozdziewą nas kruki i wrony w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam o powstaniu styczniowym. Prosimy bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam naszego najukochańszego ojca Benedykta i witam wszystkich pozostałe osoby, panią i dwóch panów. I chciałem tutaj podkreślić, znaczy od początku, jak zaczęła się nasza audycja na temat pieśni, czyli modlitwy do Pana Boga, aby Bóg raczył nam wrócić wolność. Bo to nie jest nieuzasadniony śpiew, to jest bardzo uzasadniony. Od 45, a może i wcześniej jeszcze. I powinniśmy się tak modlić, śpiewem właśnie. I u nas na Wawelu, w każdą dziesiątą miesięcznicę, to znaczy dziesiątego miesiąca, od samego początku śpiewaliśmy Boże, racz nam wrócić wolną ojczyznę, racz nam wrócić Panie. I to jest właśnie miesięcznica każdej tej tragedii, w której polegli nasi para prezydencka i kwiat polski, który poległ. Tak to określam. I jestem bardzo zdenerwowany. I ojciec poprosił, żeby w pozycji stojącej, jak stałem przed telewizorem i kościele też, to mam zawsze łzy w oczach, że tyle lat przeżyłem i jeszcze nie doczekałem wolnej Polski. Tak jak powinna być. Przykładem jest tylko ta nasza kochana telewizja, bo nie tylko telewizja, ale w tym momencie akurat bym tak wspomniał telewizję. Na kolanach błaga tylu rodaków, już nie mówiąc o tych podpisach, prawie 2,5 miliona, ale na ulicę wychodzi i ci rządzący, bo ci lufty i ci, co ten drugi taki, no już tam nie będę wymieniał, oni są tylko tymi kukiełkami, ale decyzje podejmują ci z wysoka. Tam nie tylko te dwie osoby najwyżej, które stoją, jak pan, no już nie będę wymieniał nawet po nazwiskach, ale jeszcze tam jest więcej tych, którzy decydują. Panie Jurku, i żeby telewizja polska i katolicka miała rzeczywiście prosić o jeden kanał, powinna mieć przynajmniej trzy, i to nie ze swoich pieniędzy z kieszeni dodatkowych, tylko z budżetu. Tak powinno być. To byłaby dopiero sprawiedliwość. Panie Jurku, dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy za słowa uznania i za te łzy podczas modlitwy. Boże, coś Polskę, podczas wspólnego śpiewu. Dziś rozmawiamy o powstaniu styczniowym, ale panie Piotrze, nie możemy zapomnieć o Witoldzie Pileckim. I to z bardzo szczególnej dziś okazji i odkrycia. Ojcze, końcem powstania styczniowego, takim końcem, który pozostał w sercach wyobraźni zbiorowej Polaków, było zamordowanie na stokach Cytadeli Romualda Trauguta, ostatniego przywódcy powstania, i jego czterech towarzyszy. Otóż w roku 1916 w pobliżu tego miejsca odnaleziono 5 czaszek. Wtedy nie było takich możliwości badań genetycznych jak dzisiaj. Uznano, że to mogą być ich czaszki. Pochowano je z wielkim szacunkiem w 20 roku, zaraz po odprawieniu bolszewików spod Warszawy. My wierzymy, że to są ich czaszki. A dzisiaj wiadomość, której ja się nie spodziewałem, że Krzysztof Szwagrzyk i jego współpracownicy z Instytutu Pamięci Narodowej jednak odnaleźli na Powązkach, na tej łączce, odnaleźli szczątki śmiertelne rotmistrza Witolda Pileckiego, pseudonim Witold, tego, którego Michael Foot nazwał jedną z twarzy odwagi II wojny światowej. Jestem bardzo szczęśliwy, jestem głęboko przekonany,
że godny rotmistrza, bohatera narodowego pochówek w godnym miejscu, w prawdziwej Alei Zasłużonych, a nie w tej alei, gdzie spoczywa Bierut i jego klika, że to będzie ważne wydarzenie w życiu duchowym naszego narodu. Krzysztof zapowiedział także konferencję prasową na początku marca. Żyję nadzieją, że 7 marca w rocznicę śmierci pana majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, cichociemnego, w okrutny sposób zamordowanego w 1949 roku, właśnie 7 marca, żyje nadzieją, że jego szczątki również zostaną odnalezione. Ojcze, Rosjanie nazywali powstańców styczniowych bandytami. Do tej tradycji znieważania nawiązało NKWD UB po wojnie. Dla nich ci żołnierze opierający się sowietyzacji Polski to też byli bandyci. Jeszcze jeden wątek na koniec, ponieważ za chwilę pewnie kończymy. Ojcze, prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński był gorącym zwolennikiem beatyfikacji Romualda Traugutta. Jest jakaś tajemnica, która za nim idzie. Nawet, przepraszam, może to zabrzmi śmiesznie, może zostanę uznany za nadmiernego idealistę, czy w ogóle jakiegoś mistyka. Romuald Traugutt został aresztowany przez Rosjan 10 kwietnia, a nominację na generała 15 sierpnia. Nikt nie słyszał jeszcze o cudzie nad Wisłą. A w rocznicę jego śmierci 50. komendant Piłsudski wysyłał kompanię pierwszą kadrową jako zalążek Wojska Polskiego do walki o niepodległy byt Rzeczypospolitej. Tutaj jeszcze może chciałbym nawiązać do tego, co Piotr mówił. Ania, koło Ani leży taka obgryziona książka. To są pamiętniki z Powstania Styczniowego. Tę książkę dał nam żołnierz majora Łupaszki, Józef Bandzo. I kiedy nam ją dawał, powiedział, to jest książka o nas. Pani Aniu, prosimy do kamery bliżej te... Książka o Powstaniu Styczniowym to jest książka o nas. To powiedział jeden z żołnierzy wyklętych. To jest książka Romana Rogińskiego, przywódcy powstania na Podlasiu. Z tym, że wydana jeszcze w czasie zaborów, w końcu XIX wieku, więc to są tylko jako tytuł pamiętniki Romana. My tu z Jastrzębiem, czyli z Józefem Bandzą ustaliliśmy właśnie, że był to Roman Rogiński, bo oczywiście to jest jakby jasne z tej książki wynika. On tak pięknie powiedział właśnie, dając nam tą książkę. Wiesz, mówi, to jest książka zupełnie jak o nas, o naszych losach. Ale ja korzystając z okazji, że jesteśmy w telewizji, ponieważ my musimy pamiętać o powstańcach styczniowych. Państwo polskie nie pamięta o powstańcach styczniowych. W całej Polsce odbywają się przepiękne uroczystości, odbywają się rekonstrukcje organizowane przez harcerzy, przez grupy rekonstrukcji, przez zwyczajnych ludzi. Dostajemy codziennie jakieś filmy na YouTubie z takich przepięknych rekonstrukcji. Są spotkania, wykłady organizowane przez zwykłych ludzi. My w Gdańsku organizujemy ognisko powstańcze. Tu mamy taki plakat właśnie wzywający mieszkańców Gdańska. Odezwa rządu narodowego w 150. rocznicę powstania styczniowego w forcie Góry Gradowej w sobotę 26 stycznia o godzinie 16:30 odbędzie się ognisko powstańcze. Miejsce użyczyło nam Muzeum Fortyfikacji Miejskich Hewelianum. Bardzo im za to dziękujemy. Będzie to ognisko na Górze Gradowej u stóp krzyża, który pięknie stoi ponad miastem. A przed ogniskiem spotykamy się na cmentarzu garnizonowym, gdzie jest symboliczny grób Inki, Danki Siedzikówny i Feliksa Selmonowicza Zagończyka, żeby tam złożyć hołd tym pokoleniom, które toczyły walkę o wolną Polskę. O godzinie 16 spotkanie na cmentarzu garnizonowym, o 16:30 mamy to ognisko powstańcze. Będzie gorchówka, ponieważ ognisko przygotowuje Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy. Będzie gorchówka, będą kiełbasy, będą bułki przez pana Polowskiego dostarczone, więc po prostu chcemy i będą przede wszystkim to, co najważniejsze. Będą pieśni z okresu powstania styczniowego. Tylko z okresu powstania. Ania wspomniała Inkę, ojcze. Babcia Inki, Tymińska, ze strony mamy, była przyjaciółką Elizy Orzeszkowej i uczestniczyła w konspiracji powstania styczniowego. Jej dziadek ze strony ojca, Siedzik,
ojciec Wacława Siedzika był powstańcem styczniowym. Jeśli pytamy, skąd się taka inka wzięła, żołnierz wyklęty, 17-letnia sanitariuszka Armii Krajowej, to zapytajmy, o czym się opowiadało w domu rodzinnym. I czym się wówczas żyło. Gdy słyszeliśmy to zaproszenie przed chwilą, to też nie sposób nie apelować do siebie nawzajem, by wsłuchiwać się w opowieści, by zgłębiać literaturę i by uczestniczyć w tych spotkaniach. I jutro 22 stycznia pomodlić się w intencji tych, którzy za nas umierali. Jeżeli modlić się w intencji powstańców, to modlić się też w naszej intencji o właśnie o jakie wartości by nam przyświecały i byśmy, jakimi wartościami żyli. Na pewno byśmy nie dali się zhańbić, to tak negatywnie, byśmy nie dali się zwieść. Ojcze Jan Siwiński, wspomnienia powstańca styczniowego wydane w 1905 roku. Jedno tylko zdanie zacytuję, nic więcej nie trzeba, żeby pokazać format tych ludzi. Tylko cierpienia należą do człowieka, reszta do ogółu. Tylko cierpienia należą do ciebie, reszta należy do naszej wspólnoty. To jest kwintesencja życia duchowego tych ludzi. I już na zakończenie widzenie Andrzej Kołakowski. A naszymi gośćmi w rozmowach o Powstaniu Styczniowym byli pani Anna Kołakowska, nauczycielka historii, najmłodszy więzień polityczny w czasach stanu wojennego, redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, autor kalendarza polskiego codziennego na łamach naszego dziennika. I kończymy nasze spotkanie utworem w wykonaniu barda Andrzeja Kołakowskiego. Prosimy, widzenie. W labiryncie podziemnych tuneli drąże w ziemi kolejny korytarz. Ciemność wokół i cisza, więc myśli swe czytam. W głębi myśli jest wolność ukryta. Ciemność wokół i cisza, a więc myśli swe czytam. W głębi myśli jest wolność ukryta. Myśl jak rzeka podziemna się wije, nikt nie zdoła powstrzymać jej biegu, więc uporem niezmiennym drążę ciszę i ciemność i do źródła podążam wzdłuż brzegu. Więc uporem niezmiennym drążę ciszę i ciemność i do źródła podążam wzdłuż brzegu. Nie poznaliśmy świata innego, trudno światem nazywać podziemie, lecz pamiętam, jak kiedyś ktoś obiecał mi szeptem, że ujrzymy wolności płomienie. Lecz pamiętam, jak kiedyś ktoś obiecał mi szeptem, że ujrzymy wolności płomienie. Nagle ciemność rozbłysła, nagle światłość się stała, stoi w ogniu królowa, tak ją zapamiętałem. Trzyma w rękach dzieciątko z ręką w górę wzniesioną. Słowo ciałem się stało, cicho westchnął i skonał.